Witam na moim kanale Koda Motovlog w kolejnym wydaniu poradnika Motocyklowe Know-How. W tym odcinku rozwinięcie tematu zmiany biegów w motocyklu, jednak tym razem powiem Wam, jak redukować biegi. Zapraszam! Tak jak powiedziałem we wstępie, ten film jest kontynuacją filmu mówiącego o tym, jak zmieniać biegi w motocyklu. W tym filmie powiedziałem Wam, jak zmieniać biegi w górę, a w tym skupię się tylko na redukcji biegów z międzygasem, czyli tak zwaną przegazówką. Zatem jeśli jesteś nowym motocyklistą lub zwyczajnie szukasz informacji na temat tego, jak zmieniać biegi w motocyklu i trafiłeś na ten odcinek, a nie oglądałeś jeszcze tego odcinka, to proponuję zacząć właśnie od niego. Tam info o zmianie w górę, ze sprzęgłem, bez sprzęgła, a tutaj natomiast tylko i wyłącznie redukcja z międzygazem. Na potrzeby tego odcinka pozwolę sobie jednak na małe przypomnienie. Pamiętajcie, że biegi w moto należy zmieniać nieco inaczej niż w samochodzie, a to dlatego, że skrzynia w moto różni się od tej, którą macie w autach. Jest ona po prostu mniej złożona mechanicznie i składa się to praktycznie tylko z wałków z osadzonymi na niej kołami zębatymi, wodzikami, dźwignią zmiany biegów i to w zasadzie wszystko. Zresztą, szczegóły tego, jak zbudowana jest skrzynia, nie jest istotna. Ważne jest to, abyście wiedzieli, jak zmieniać biegi w sposób, który tej skrzyni nie szkodzi. A to dlatego, że w motocyklowej skrzyni nie ma synchronizatorów. A co za tym idzie, to Ty pełnisz rolę takiegoż synchronizatora. I to od Ciebie zależy, czy zmiana biegów będzie płynna, czy też będzie temu towarzyszyć stukanie, zgrzyt i szarpanie motocyklem. Dlatego przenoszenie nawyków z auta jest raczej niezbyt mądrym pomysłem. W autach puszczasz gaz, wciskasz sprzęgło, wrzucasz niższy bieg, puszczasz sprzęgło i ewentualnie dodajesz gazu. Nic nie puka, nic nie stuka, synchronizatory zrobiły swoje. W moto ponownie to się nie sprawdzi. Zatem jak to należy robić na moto? Podobnie jak przy zmianie biegów w górę, redukcja powinna trwać możliwie jak najkrócej. Sama budowa skrzyni i jej obsługa poprzez dźwignię zmiany biegów ułatwia nam to zadanie. Ale o tym mówiłem w odcinku, który podlinkowałem na początku tego filmu, zatem jeśli jeszcze go nie widziałeś, to ponownie zachęcam. Tak jak w nim mówiłem, wbijając niższy bieg, kopiemy dźwignię w dół. Każde takie kopnięcie to redukcja o jeden bieg, a przynajmniej w większości nowoczesnych motocykli. Jeśli redukcji towarzyszy stuknięcie, zgrzyt, motocyklem szarpie, to jest to sygnał dla Ciebie, że Twoja technika wymaga poprawy, bo robisz coś źle. Albo za mało sprzęgła, albo odejmujesz gaz, albo zbyt agresywnie puszczasz sprzęgło. Wytłumaczę Wam teraz, jak ja zmieniam biegi, ponieważ internety są pełne najmądrzejszych głów, i każda z nich wie swoje i wie najlepiej. Zatem nie powiem, że tak należy to robić, tylko że ja tak robię i tak również Wam proponuję to robić. Jakiś czas temu opublikowałem filmik na kanale pod tytułem Jak zmieniać biegi w motocyklu. Jest to ten film. W tamtym filmie znajdziecie całą masę przykładów na to, jak zmienić biegi w górę ze sprzęgłem, bez sprzęgła oraz redukcję z międzygazem, o której właśnie zaraz opowiem. Teraz również pokażę kilka przykładów, ale skupię się bardziej na wytłumaczeniu tego, co robię i kiedy robię, ponieważ w tym filmiku pokazałem tylko, jak to wygląda, ponieważ zmiany zachodzą tam raczej szybko, to ciężko tam wyłapać, co się dzieje. Zatem teraz trochę teorii, a później w ramach ćwiczeń odsyłam do tego właśnie filmu. Ok, to jak redukuję biegi? Otóż biegi w dół zmieniam tak. Zmianę zaczynam od nogi. Dokładnie, tak samo jak przy wbijaniu wyższego biegu. Stopę umieszczam na dźwigni zmiany biegów i lekko wywieram na nią nacisk. Tu również zachęcam do sprawdzenia na sucho, ile siły potrzeba na zmianę biegu w dół bez sprzęgła na wyłączonym silniku. Teraz użyjcie ułamka tej siły, aby wywrzeć nacisk na dźwignię zmiany biegów. Co dalej? Wciskam sprzęgło z jednoczesnym dodaniem gazu. Sprzęgło wciskam szybko i pewnie, gazem operuję również sprawnie i pewnie. Po zwiększeniu obrotów silnika, przy jednoczesnym wciśnięciu sprzęgła, naciskam na dźwignię zmiany biegów. W tym momencie bieg wskakuje. Następnie puszczam płynnie sprzęgło, jednocześnie ujmując gaz. I kiedy mam już to za sobą, to dopiero przestaję cisnąć na dźwignię. Sprzęgło puszczam szybko, ale w miarę płynnie.
To nie powinno być operowanie zero-jedynkowe, ale też nie może trwać to zbyt długo. Im szybciej, tym lepiej, ale płynnie. Tutaj ważna jest też kwestia ustawienia sprzęgła i jego wyczucia. O tym, jak warto ustawić sobie sprzęgło, możecie posłuchać w tym odcinku. A wygląda to mniej więcej tak. Ok. W każdym bądź razie wszystko to, o czym mówię, dzieje się bardzo szybko. Ogólnie cały zabieg znów trwa około sekundy, a bieg zmienia się płynnie i bez powikłań. Dlaczego tak się dzieje? Otóż jadąc na niższym biegu potrzebujecie więcej obrotów na silniku, aby jechać z tą samą prędkością. Innymi słowy, im niższy bieg, tym bardziej trzeba kręcić silnik, aby jechać z niezmienną prędkością. Aby zmiana zaszła płynnie, to przed zmianą musicie zwiększyć odpowiednio obroty silnika, czyli zastąpić pracę synchronizatora pracą nadgarstka. Teraz o czym musicie pamiętać? Aby ta zmiana zaszła płynnie, musicie dodać tylko tyle gazu, aby zrekompensować różnicę obrotów pomiędzy tym, co mamy na silniku, a tym, co będzie potrzebne, aby na tym niższym biegu toczyć się z tą samą prędkością. Jeśli potrzebujesz przykładowo na trzecim biegu 8000 obrotów, aby jechać 100 na godzinę, a na drugim biegu dla tej prędkości silnik potrzebuje około 10000 obrotów, to musisz podbić obroty podczas redukcji o te 2000 obrotów różnicy. To tylko przykład. W zależności od Waszego motocykla stosunek prędkości do obrotów na poszczególnych przełożeniach może wyglądać inaczej i chyba tego nie muszę tłumaczyć. A teraz tak, jeśli dodacie za dużo gazu i gwałtownie puścicie sprzęgło, to motocykl wyrwie przed siebie i w sytuacji, gdy hamujecie silnikiem, to możecie się zdziwić. Jeśli wybitnie przegniecie z gazem i strzelicie do sprzęgła, to w ogóle moto może Was zaskoczyć. Jakby nie było, zbyt duża różnica obrotów spowoduje, że skrzynia radośnie zastuka, aby dać Wam znać, że nie jest dobrze. Jeśli z kolei dacie za mało gazu, to również różnica prędkości obrotowych pomiędzy elementami skrzyni, które sprzęgacie ze sobą podczas redukcji, objawi się poprzez huk towarzyszący zmianie biegów. W tym momencie może parę słów na temat tego, dlaczego warto stosować przegazówkę, czyli międzygaz, podczas redukcji, pomijając płynność i przyjemność z jazdy. Otóż, jeśli najzwyczajniej w świecie odpuścisz gaz, wciśniesz sprzęgło, wrzucisz niższy bieg i puścisz sprzęgło gwałtownie, to wywołasz sytuację, w której tylne koło poprzez łańcuch i skrzynię będzie musiało napędzić silnik do odpowiednio wyższych obrotów. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że tylne koło tak jak gdyby zostanie zablokowane i zaliczy uścisk. Dlaczego? Ponieważ na niższym biegu potrzebujecie wyższych obrotów silnika, aby zachować tą samą prędkość. Zatem, jeśli przykładowo całkowicie odpuścicie gaz i obroty spadną do 1500 obrotów, a w normalnych warunkach dla tej prędkości na biegu, na który wrzucacie, silnik potrzebuje 12000 obrotów, to niestety, ale tylne koło będzie musiało napełnić silnik o brakujące 11000 obrotów. To może chwilę potrwać. I teraz, jeśli macie dobrą gumę i dobrą przyczepność, to może to spowodować w początkowym momencie podbicie tylnego koła. Jeśli macie słabszą przyczepność, to przez ten czas Wasze koło będzie się kręcić wolniej niż Wasz motocykl się toczy. Innymi słowy, będzie się toczyć wolniej niż powinno. Na przykład wolniej niż przednie koło. Zatem pomimo tego, że w obu przypadkach koło będzie się kręcić, to efekt będzie podobny do zablokowania tylnego koła. A skoro trafiłeś na ten film, to znaczy, że najprawdopodobniej nie jesteś na tyle wprawionym rajderem, zatem taka sytuacja może się dla Ciebie zakończyć niezbyt sympatycznie. No chyba, że macie motocykl wyposażony w antyhoppingowe sprzęgło, to wówczas ten temat troszeczkę jak gdyby mniej Was dotyka i mniej Was boli. Jednak no, sprzęgła antyhoppingowe są stosowane raczej w motocyklach sportowych, nowoczesnych, o nieco wyższych pojemnościach. Także jeśli jeździsz 125, to raczej nie masz co liczyć na tego typu rozwiązanie w swoim motocyklu. Na chwilę obecną to, co mówię, może wydawać się skomplikowane, ale uwierzcie mi na słowo, że praktyka czyni mistrza. Także ćwiczcie i jeszcze raz praktykujcie taką zmianę biegów. W pewnym momencie pamięć mięśniowa zrobi swoje i zmiana biegów z międzygazem będzie przychodzić Wam naturalnie. A teraz kilka przykładów dla Was.
i jak wszystko jasne i klarowne, to zachęcam do ćwiczeń. Jak już opanujecie to do perfekcji, to będzie Wam i Waszemu pasażerowi o wiele lepiej się jeździło. Także jak widzicie, używanie międzygazu, czyli tak zwanej przegazówki podczas redukcji biegów, to nie jest żaden objaw szpanerstwa. Jeżeli idziesz sobie gdzieś ulicą i słyszysz takie podbijanie obrotów, bardzo szybkie, energiczne, to nic innego jak tylko ktoś, kto prawidłowo redukuje biegi w motocyklu. Zatem nie mów, że jest to jakiś szpaner i że niepotrzebnie gazuje to moto, ponieważ tak należy to robić. Pozostaje tutaj kwestia redukcji bez sprzęgła, jednak ja tego raczej nie stosuję. Za wyjątkiem jakichś tam naprawdę ekstremalnych sytuacji albo skrajnego lenistwa, kiedy dotaczam się do czerwonego światła, wówczas na naprawdę niskich obrotach zdarza mi się zastosować, ale tak jak mówię, bardzo rzadko i w zasadzie Wam proponuję unikania tej czynności. Jak to się robi? Naciskasz na dźwignię zmiany biegów i gwałtownie dodajesz gazu, bez sprzęgła. Ale oczywiście tego gazu dodajesz z wyczuciem i o to wyczucie w tym przypadku jest akurat najtrudniej. Zatem nie polecam. Bardzo łatwo o kuku w skrzynie, zatem temat ten pomijam. Ale to, w jaki sposób będziesz zmieniać biegi, to oczywiście będzie zależało od Ciebie, od Twoich upodobań, przekonań i umiejętności. Ćwicząc redukcję z międzygazem, zacznij od mniejszych obrotów silnika przy mniejszych prędkościach. Pamiętajcie o luzie między jedynką a dwójką, tam musicie zdecydowanie mocniej kopnąć dźwignię zmiany biegów. Ćwiczcie i jeszcze raz ćwiczcie. Praktyka czyni mistrza. Prawidłowe odruchy to dobre odruchy, a im prędzej je nabierzecie, tym szybciej będziecie mogli cieszyć się płynną i przyjemną jazdą na moto. Pamiętajcie, wszystko co robicie, robicie na swoją odpowiedzialność. To, że mi wychodzi, nie znaczy, że Wam wyjdzie. Jak Wy to będziecie robić i jakie konsekwencje z tego wynikną, to już tylko i wyłącznie Twoja sprawa, Twój wybór i Twoja odpowiedzialność. Ale przede wszystkim jeździcie z głową. Niestety pasja to za mało, żeby było bezpiecznie. W tym miejscu zapraszam do innych poradników, które dla Was przygotowałem, a które znajdziecie na playliście Motocyklowe Know-how na moim kanale Koda Motovlog. A zwłaszcza do tego filmu, w którym mówię o zmianie biegów w górę. A jeśli chcecie zobaczyć więcej przykładów zmiany i redukcji międzygazem, to wbijacie na ten film. Dobra, także jeśli się podobało, to standardowo dajcie łapkę w górę, subujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, udostępniajcie, pokażcie znajomym, zostawcie jakiś komentarz, wbijajcie również na Facebooka, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. A w tym odcinku to tyle, także standardowo do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnej okazji. Na razie.